Siema wszystkim. Mam dzisiaj przyjemność wędkować na łowisku komercyjnym Friedman ORW Spinning. Ostatnio moi koledzy tutaj z kanału Wędkarskie ADHD połapali pięknego karpia na stawie obok. Gratuluję, pozdrawiam chłopaki. A dzisiaj my mamy zamiar ich pobić i złapać jeszcze większego karpia. Jesteśmy w Czech. Mamy potrójną siłę i będziemy próbować. Michał tam się już kolejną godzinę rozkłada. My z Pawełkiem szybko się rozłożyliśmy i wędkujemy. No, ja mam... Dzisiaj bez peletów jestem. Dzisiaj na zanętkę. Mam zanętkę mieszaną, taką słodką, bardziej pod leszcza niż pod karpia. Match Pro, mamy sekreta traperowskiego, mam swoją mieszankę domiksowaną, pineczka, biały, wiadomo, tutaj mam gratis z tej firmy. Bardzo ładnie pachną te zanetki, naprawdę, no, mają moc. I aromat czerwony owoc, płoć, karaś, karp. Karasie tu są, karpie tu są, więc myślę, że okej. Paweł dzisiaj mówi, że jego drogą do sukcesu jest... Truskaweczka. Truskaweczka. Gość ma zanętkę bardzo fluo, fajnie wygląda. Rybaczki, na co ma zarzucone? No, na czerwone, dwa czerwone i na drugiej wędeczce na białe. Na białe, czyli mięso. Mięso. Michał! Całe żywieckie za mną stoi. Michał. Całe jezioro żywieckie stoi. Michał dzisiaj... Siema? Siemano. Michał dzisiaj tutaj, obawiam się, że tylko Michał złapie rybę dzisiaj i to mnie najbardziej przeraża, bo Michał ma świetną zanętę, naprawdę woni, słuchajcie, słodki piernik, odrobina aromatu ryby, gość sobie nakupcył sobie tak, F1 Sonobajca, mówi, że wpyte zanęta, ale to jest według mnie hit. Mączka piernikowa traperowska, słuchajcie, jak to pachnie, jak to woni, coś niesamowitego. Tu ma jakieś peleciki haczykowe, tu ma jakieś konopie, no jak cygan jest, wygląda jego stanowisko na razie, ale gość się rozkłada. Będzie wyglądać tak, jak ma wyglądać. Michał tu ma dwie ultrawiolety, jedną do 90, drugą do 120 gietów, czy 60, obydwie. No i próbujemy. Łowisko wygląda elegancko, pogoda jest fajna, troszeczkę wiaterek, ale w plecy tu mamy taki wał, także nam nawet tak nie wieje. No i siedzimy. Siedzimy, ja dopiero zarzuciłem pierwszy raz, jesteśmy jakieś pół godziny nad wodą. Mam nadzieję, że coś złapiemy. Tak to wygląda mniej więcej. No jak coś, no to będę się odzywał, będziemy nagrywać. Także elo i do później. Michał zaciął. Jaki masz szypon? 14. O kurwa, walczy, widać się po kiju, jest spoko. Już podbieraczek. W sumie ja nie mam podbieraka, także wiesz. Nie, nie weź się, żeby ktoś tam zejść. Nie idę tam, chłopie, popatrz jaka skarpa. Pablo idzie, ja nagrywam. Może być karasinio. A z dupca, nie? Krzaki? Troszkę tam się z dupca. Fajnie wędeczka chodzi. Nie, powiem ci, że spokojnie go tutaj łapiemy, chyba zacznę wariować. Co tam miałeś na haczyku? O kurwa, wariuję. Karp chyba. Robaki. Nie, karaś. Ale ładny. Karaś. Ładny! Już się to podpoluje? Nie, no karpi. Karaś, ale ładny. Na pewno? No. Nie, no karpi wtedy. Ale się pojebało, człowieku. Duży! Ładny! Made in Zawora. Ładny, skubany. Taki karasinio. Japoniec, nie? Świetny, nie złoty. Świetny. 36 cm. No to bardzo ładny karaś. 36 cm. Na glizdę czy na białego? Na białego. Bardzo fajnie. To idzie do wody, nie? Czy normalnie byś go wziął pewnie, nie? Daj spokój, nie? Nie, karasie nie wiem, czy są. Da się jej jeść w ogóle? Wodka bym sobie puścił. O, w wosku by przeżył na pewno.
super. Pusi bomba. Piona. Bardzo ładnie. Śliska piątka. Ładnie, graty. Pablo się wkurwił, bo miał takie branie, że mu chciało statyw potargać, nie? Powykrzywiało mu wszystko, wędkę do wody i... Co się stało, Paweł? Dramat. Błąd techniczny! Hat-trick, hat-trick się chłopakowi urwał, więc kurwa wina po stronie wędkarza. Jedziesz, maleńki. Idzie rekord. Kolega podbierakowego. Nie ma takich. Nie mam. Jest, jakiś kolega się znajdzie na pewno. Na mój pelecik? Na pelecik się łapa. No elegancki. Bije palma? Bije. Ja podbiorę z przyjemnością. Ale wydobcę go od razu do mnie. Podepnij go. Patrz Paweł, ty byłeś podgrywał, abyś nagrywał. O, jest tam, już widzę go. Pełno łuski chyba. O, jest kurwa, bydle. Pełno łuski. Ale jest taki kurwa 2 kilo, muszę będzie. E, chyba ci pojebało. Nie będzie? Coś. Kilo 200 góra. No nie wiem. Zważymy. Mi się wydaje, że 2 kilo będzie. Zważymy. O kurwa, syn teraz poszedł. Na wie. Na który pelet? Aha. Kiełbasa, nie? Kiełbasa? Kiełbasa sasy! Kiełbasa! Mexican pizza! Loda Mora 2-0! Elegancko, elegancko! Dziękuję, dziękuję. Pięknie! Czekaj, sobie ciągle to. Tu masz 2200, 2100. No. A to się go? Nie wiem, dwa kilo będzie. A podbierak masz pół, czyli 600. Czyli chyba ma 1,4. Jakie 600? No 600, jest tam podbierak. Ryba miała 2,100, czyli ryba ma no, półtora kilo. Dawać to też. Pablo, taki karpicho. Bardzo ładne, fajnie powalczył. Trochę było zabawy z nim. Spoko. Wąsa ma? Ma, ma. Elegancki. To co, nie gadamy? To co, nie gadamy z Michałem? Wypierdala. W dupę se wstać na główkę. Ładnie, ładnie. A odpływa wdzięcznie. Ja rzucam na pelet. No i siedzimy sobie już tak czwartą godzinkę. I spełnia się mój najgorszy koszmar. Bo tylko Michał łapie ryby. Paweł też tam no zna kwintę, ja też cicho, a ten się cieszy. Nie wiem jak sobie z tym poradzę. Żona mi powiedziała, że jak nałapie Michał więcej ode mnie, to składa pozew o rozwód, także ja nie wiem co będzie. A 2-0. Coś strasznego. Kto by się spodziewał? O, idzie. Ja chciałem tylko dodać, że jak Przemo składa papiery o rozwód, znaczy nie Przemo, tylko jak Renia złoży papiery o rozwód, to ja się oświadczam, bo to jest jedna z nielicznych dziewczyn, która lubi ryby. Ale jaja. Niestety... Ale po szczytówce widać, że fajnie. Niestety znowu, Michał. Kuków? Kukurydza. Dawaj, dawaj. Tutti frutti. Zawsze miałem kolegę podbierakowego. Znajdziesz jakiś tym razem, czy... Ja cię podbiorę, spoko. Tarmosi się? Tarmosi się i płynie tam do ciebie chyba. Nie wiem. Tarmosi się i płynie tam do ciebie.
Karasinio? Myślę, że albo jakiś ładny Karasinio, albo Carpijo. A bardziej Carpijo bym obstawiał, taki podobny chyba do wcześniejszej. Bierze mi! Nie, to jest chyba bez kart. Nie. Pablo, chłopie, kurwa, gdzie tak mocno? Ale te karty chyba co wpłynął mi, nie? Ej, małpa. Małpa, bo ja tu mam już przy tym. Nie, czekaj, ja muszę puścić, bo skrząta tu, wiesz? Ej, Pablo, weź, chodź, podbierzę mi go. Bo ja wpłynąłem waszą swoją żółtę. A bo za kijem mi skromno. No ale przecież dwa brały. A pierwszy. O, łapiejszy. To tam masz go po lewej. Ja ciebie nie ściągnę bardziej, bo ja mam żółtę w małpę. Ja puszczę te. Macie go? Jest tu. Dawaj ją. Jest, straciłem niestety koszyk, ale... Taki oto Carpijo, numer 2. Dzisiaj Zawi rządzi. W sumie, no jak zwykle, tylko no, nie zawsze łowi ryby, ale... Zawsze rządzi. Subcio jest. Oho. Się, no, kilo 800, no. No ale ładny, pełno łuski, ładnie nastroszony, ewidentnie no, postać medialna. Dobra, to dawaj go w pałę i na patelnię. Nie w pałę i na patelnię? Ja tym razem. Ładny, bardzo ładny. Nie, ale ja jeszcze futeczek nie mam, no, panowie. Kiełbaska jest naprawdę super skuteczna. Karp. Nie głupi. Pełno łuski. Ile to już? 4-0. Dokładnie. Nie przejdziesz mi pod tym? Kiełbasę nabrał. Nabrał się na kiełbasę? Zaraz zeszarło. Dobra.